Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Komentuję na podstawie Biblii. Słuchajcie, szanowni słuchacze i słuchaczki. Otóż wczoraj, kiedy przyglądałem wiadomości, natknąłem się na artykuł mm, z południa kraju. Nie pamiętam z jakiej miejscowości dokładnie, czy, czy w ogóle z Małopolski, czy z Podkarpacia. Bo chyba ta nawołnica miała miejsce w obu województwach. Aczkolwiek, aczkolwiek właśnie przeczytałem o tym, jakie szkody wyrządziła. I no, przypominało mi to tę sytuację, kiedy przeszła trąba powietrzna przez, przez Bory Tucholskie. My obok takich rzeczy przechodzimy obojętnie, dlatego że nas to nie dotyczy, ale jeżeli ktoś jest w centrum tych wydarzeń, to już sytuacja wygląda inaczej. Dla nas jest to rzecz jakby z za oceanu, jakby to się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, no bo tak jak wspomniałem, bezpośrednio nas to nie dotknęło, prawda. I kiedy tylko przeczytałem tego newsa o nawałnicy w, w tych dwóch województwach bodajże, e, odczytałem informację od pewnego brata, którego znam już e, wiele lat, z internetu. E, I ja wam przeczytam tę informację, żeby, żebyśmy sobie to wszystko omówili. Bracie Piotrze, proszę Ciebie o modlitwę za ludzi, którzy doznali tragedii, jaka się wczoraj wydarzyła, aby dobry Bóg znalazł dla nich wyjście z tego wszystkiego i okazał miłosierdzie. Mieszkam w Dębicy i była ogromna nawałnica, która zdewastowała całą miejscowość. Nie było prądu, w jednej chwili wszystko sparaliżowane. Wiem też, że nie był to przypadek, i uważam, że spadł gniew Boży na tę miejscowość, bo jeszcze nie tak dawno były Dni Maryjne. Ja próbowałem jakoś ludzi odciągnąć od tego. Zostawiłem przy kaplicy z Marią fragment Słowa Bożego z Tymoteusza, że jest tylko jeden Bóg, nie ma innego, że nie ma żadnych pośredników. Yy, bracie, to co się wczoraj wydarzyło, to jednocześnie dramat i cud, bo jestem żywym świadectwem na działanie naszego kochanego Boga. Około godziny 15, gdy już się to wszystko zaczęło, zacząłem się modlić i prosić o ochronę. Mój dom był dosłownie w centrum nawałnicy podczas szczytu. To było około 120 km na godzinę. Wszystko latało dookoła. Zaczęły się zawalać drzewa, były takie chmury, krążyły dookoła i zbierały się w taki charakterystyczny lej, jak przy trąbie powietrznej. Bracie żeby nie rozpisując się znaczy nie rozpisując się chcę powiedzieć że Jezus wysłuchał mojego błagania i okazał łaskę i miłosierdzie na które nie zasłużyłem. Mój dom został nietknięty, ani jednego złamanego drzewa, ani żadnych uszkodzeń, kiedy dookoła był totalny chaos, pole widzenia było praktycznie zerowe, tylko w obrębie mojego domu ustał wiatr. Sąsiadka straciła dach Większość straciła ogrodzenia, samochody, dorobki życia, a gdy już to wszystko ustało, ludzie nie potrafią dowierzyć, jak to się stało, że mój dom został nietknięty. Kiedy był w centrum tego huraganu. Bracie, to jest łaska Boga. Wysłuchał płacz, do, płaczę do teraz. Ja uczyniłem tak wiele złego w tym życiu, i nadal moje życie jest zgodne, pożałowania powinienem być pierwszy do strzału, przez ten żywioł dom. Nie, do jest niezbyt solidny, to wszystko powinno pójść z dymem. Pisze to jako żywe świadectwo, że On, z dużej litery, jest i nadal ratuje, nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Ma moc nad żywiołami. Pan Jezus przygotowywał mnie chyba na to, bo czytałem Księgę Syracha, gdzie jest wyraźnie opisane, jak wielką moc ma nad żywiołami. On rozkazuje, gdzie uderza błyskawica, płacze, Psychicznie nadal nie dowierzam, że on się zmiłował, kiedy wielokrotnie po nawróceniu zgrzeszyłem umyślnie, z pełnym e, zamiarem, jako wyraz buntu i rebelii. Proszę o modlitwę, by ludzie z, z, nawrócili się do niego. E, jest to oczywiście, jakby nie było świadectwo, jak Bóg jest cudowny, jak chroni swoje dzieci, e, jak jest dobry w tym złu, które otacza dookoła. Ci, którzy podążali drogą słowa Bożego, uwierzyli w psalm 91 i błagali Boga, dźganki ich nie dotknęły. Teraz są takie czasy, że w przeciwieństwie do starożytnego Izraela, my żyjemy wśród pogan. Izraelici byli jednorodni, homogeniczni. Nie, nie bratali się, to znaczy wtedy, kiedy powinni, nie bratali się z innymi narodami, a kiedy się zaczęli mieszać, było źle, ale teraz są inne czasy. Królestwo Boże jest zakotwiczone w Królestwie Szatana Ziemskim, prawda? Królestwo Boże jest duchowe i jest w fizycznym, w fizycznym i politycznym Królestwie Szatana. Natomiast Bóg nadal chroni swój lud, nadal daje poczucie bezpieczeństwa, nadal okazuje swoją łaskę, nadal okazuje swoje miłosierdzie tym, którzy mają bojaźń Bożą, a ten mój brat ma tę bojaźń Bożą, chociaż tak jak sami słyszeliście, wyrzucał sobie, że on na to nie zasłużył kompletnie, bo jest człowiekiem pokornym i jego dom został. E, ocalony, uratowany, e, kiedy wokół e, były połamane drzewa i e, sąsiedzi mają ściągnięty dach. Dach z, e, dach z domu. E, Że wszystko jest wokół rozwalone, on, on nawet nie miał e, gałęzi łamanej z, z tego co zrelacjonował. Także. E, jest to bardzo ciekawa sytuacja i może odniosę się do tego, co napisał wcześniej, m, ponieważ powiązał to z kultem maryjnym. Ja bym tego tak do, do końca nie, nie wiązał, dlatego że kult maryjny również jest ma swoje jakieś silne m, m, miejsca w Polsce, na przykład tam Gieczwałczy, czy jakaś tam Lipka chyba, tak? Ostatnio m, ludzie rozdawali ulotki z dekalogiem m, i... Ja bym tego nie wiązał z tym, dlatego że większość Polaków jest buntowana. Większość Polaków nie chce poznać Boga. I to, co y, jest tutaj jeszcze takiego y, godnego omówienia, to kwestia gniewu Bożego. Y, też nie uważam, że jest to gniew Boży, dlatego że y, gniew Boży dopiero spadnie. Y, to jest. Y, to znaczy może to być gniew, może na zasadzie Bożego Dopustu. Po prostu Bóg dopuszcza takie sytuacje, dlatego że większość społeczeństwa, wszystko jedno, czy to będzie Dębica, czy Kielce, czy Warszawa, czy Łódź, czy jakaś tam Wólka, prawda? Wszystko jedno. Bóg po prostu dopuszcza takie sytuacje, dlatego że większość społeczeństwa jest zdala od niego, uprawia tylko tradycje, chodzi do kościoła. Po to, żeby czuć się wierzącym, no ale ja tutaj po raz kolejny przypomnę takie powiedzenie, że jeżeli chodzenie do kościoła oznacza wiarę w Boga, to to chodzenie do obory uczynicie krową. I tak to działa. Czy też na przykład chodzenie do sklepu komputerowego uczynicie komputerem. No tak to nie działa. Tak to nie działa. Trzeba być posłusznym Słowu Bożemu. I ja może teraz. Przejdę do wspomnianego przeze mnie psalmu 91, żeby może zachęcić tych, którzy nie wiedzą co nadchodzi, a będzie jeszcze gorzej. Kataklizmy owszem, prawdopodobnie będą. Tego nie wiem. O tym wiedzą psychopaci, którzy zajmują się geoinżynierią. Natomiast uważam, że będzie znacznie gorzej co do pandemii, co do wprowadzenia obrotu bezgotówkowego. I tym podobnych. Psalm 91. Kto przebywa w piecze najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ani moru. Co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u twojego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty użyj na własne oczy. Będziesz widział odpłatę daną grześnikom, albowiem Pan jest twoją ucieczką. Jako obrońcę wziąłeś sobie najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swojej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach alwaj a będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go... Wzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie, czyli mój ratunek, prawda? Inaczej mówiąc. Choć tysiące padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grześnikom. Ludzie nie są zainteresowani Bogiem i dlatego będzie jeszcze gorzej. Ja komunikuję to i ostrzegam przed tym, co nadchodzi, dlatego że wszystkie religie, które są, wszystkie religie dają złudne poczucie zbawienia tak jakby chodzenie do kościoła człowieka miało zbawić. Liczy się posłuszeństwo i zaufanie Bogu, i dlatego właśnie umieściłem taki sondaż, na moim, na moim blogu już dawno, dawno, gdzieś, nie wiem, od 3-4 miesięcy, tak podejrzewam. Ja za chwilkę go wam pokażę. Czy wierzysz, że naród polski nie, po, nie, nie poniesie konsekwencji oddalenia się od Boga? No jest to takie sugestywne trochę pytanie, ale takie miało być, żeby zmusić przynajmniej część ludzi do, do myślenia. I jest tutaj odpowiedź: tak, wierzę, że zawsze będzie miło, bez względu na to, czy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Czyli postawa typowa dla hedonistów, dla ludzi, którzy wyznają, wyznają sentencje Alistaira Crowleya i innych satanistów, czyli rób to, co chcesz, a nie to, co, to, czego Bóg oczekuje. Odpowiedź druga, nie. Uważam, że kult maryjny i poddanie się autorytetom, jakimi są politycy i za wspieranie Ukrainy i nieposłuszeństwo słowu przyjdzie kara. No takie rozbudowane rozbudowana od, odpowiedź, prawda, numer dwa, właśnie po to, żeby skłonić ludzi do myślenia, żeby każdy się zastanowił, co idzie za nieposłuszeństwem. I powiem wam tak, to, co widzieliśmy na tych zdjęciach, to, co zrelacjonował mój brat w wierze, który w pokorze też przypominam, poprosił o modlitwę za tych ludzi i ja też proszę wierzących, no bo niewierzący nie będą modlili się, co najbliżej może do Maryi, jacyś tam, do pośrednika, którego nie ma. Pismo jasno mówi, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Także no, na pewno część wierzących będzie się modliła o tych y, poszkodowanych y, mieszkańców. To nie jest tak, że o dobrze, my widzimy y, dopust Boży i się cieszymy tym, że mieli, mamy błogosławieństwo. No nie. Y, po to w, właśnie prowadzę blog i y, kanał na YouTube, żeby wyciągać ludzi z ciemności, a nie żeby cieszyć się y, zbawieniem, y, o które i tak y, drżę i, i tak się troskam. Bo zbawienie nie jest dane raz na zawsze, bo można odpaść od wiary, co już, co już poznałem na przykładzie różnych, różnych osób przez te ileś tam no, lat, prawda? Za wspieranie mordowania ludzi, zabijania się nawzajem, czyli wspieranie. Państwa jedynie uświęconego i zakup czołgów do zabijania sprzętu wojskowego ci ludzie odpowiedzą. Ci, którzy to zrobili, ci, którzy wspierali to, dlatego że uwierzyli politykom nie Słowu Bożemu, po dwóch stronach giną ludzie. Po dwóch stronach giną Słowianie, po dwóch stronach giną prawosławni. Po dwóch stronach giną ojcowie, po dwóch stronach po stronie zarówno Rosji, jak i Ukrainy. Ludzie są wyciągani z domów na, na front, prawda? Oczywiście, jak ktoś ma słuszne pochodzenie, nie jest wyciągany, lub da odpowiednią łapówkę po obu stronach. Po obu stronach konfliktu. Ale ja nie tylko tutaj naciskam na konflikt na Ukrainie, ale ogólnie rzecz biorąc na odejście ludzi od Boga. A więc, słuchajcie, to jest dopiero coś, co jest jakimś tam wstępem do tego, co będzie, do tego, co się będzie działo. Antychryst przyjdzie z hukiem zgodnym swojemu charakterowi otoczeniem i, i sceną. Także jeżeli uważacie, że możecie tak sobie dalej żyć bez trosko, no to okej, okay, to możecie żyć, ale kiedyś się przekonacie, że to nie jest dobra droga, że ta droga jest co prawda szeroka. Ale prowadzi do piekła. Na miastkę piekła doświadczyli mieszkańcy tych, tych południowych terenów i to jednorazowo jeszcze, ale będzie gorzej i gwarantuję wam to. Nawet jeżeli nie będzie wojny, to będzie bardzo duży reżim, będzie coś, co, na, co, na co ludzie psychicznie nie są przygotowani. Ja o tym stale pisuję, czasem wspominam w filmach, podpieram to Słowem Bożym. Nie ma innej możliwości, żeby było źle. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi właśnie odeszła od Boga. Znaczy odeszła, nie przyszła w ogóle, nie chce poznać Boga, nie chce poznać Boga, nie chce poznać kogoś, kto jest dobry. To jest niesamowite, że ludzie wolą poznawać kogoś, kto jest zły. Polityków, gwiazdy, kim jest, nie wiem, tam jakiś tam Michał Piruk, czy, czy inni, czy, czy Tomasz Lis, czy Kuba Wojewódzki, czy jakiś tam polityk, prawda, Korytmikę choćby, ale nie chcą poznać Boga. No więc, jeżeli nie chcecie poznać kogoś, istoty, która jest najlepsza, najspanialsza na świecie, pełna miłości, no to y, przyjdziecie do tej istoty, która, która chce zła, tylko. Y, I ja naprawdę tutaj nikogo nie straszę, bo chciałbym, żeby jak największa ilość Polaków przyszła do Boga, a wtedy mielibyśmy lepszą jakość społeczeństwa, no bo tak to działa. Y, tam, gdzie jest dużo posłuszeństwa sło, Słowu Bożego, Bożemu, tam, tam jest błogosławieństwo, y, tam jest ochrona, tam jest stabilizacja. No niestety, w związku z tym, że większość świata poddała się kłamstwom, przyjdzie, przyjdzie surowa kara i ta kara będzie trwała 7 lat, po czym przyjdzie Pan Jezus Chrystus. I to tak w skrócie mówiąc, być może coś pominąłem, co chciałbym wcześniej powiedzieć, może tylko jeszcze przypomnę to, co powiedziałem, że to, że ty, Szanowny Słuchaczu. Słuchaczko, nie byłaś w zarzewiu, w miejscu tego, tego, tego kataklizmu, i patrzysz sobie jak na jakieś, jakąś scenę z filmu katastroficznego czy zdjęcia, nie oznacza, że nie wejdziesz w konsekwencje tego świata, w to, co, co system bestii robi, w to, jak ściąga ludzi do zła. I. Taka rada na koniec. Jeżeli kierujesz się logiką, jeżeli zauważasz, że żyjemy w czasach, w których y, nastąpiły diametralne zmiany, oczywiście na niekorzyść. Jeżeli widzisz, że y, jesteś oszukiwany, okłamywany przez system, przez religię. Wszystko jedno, czy to katolicki, czy protestancki, katolickie czy protestanckie religie. Y, jest to chyba najwyższa pora, abyś sięgnął po Słowo Boże, uznał swoje grzechy przed Bogiem, przyjął miłość, jaką zaoferował nam Jezus Chrystus, który umarł za Ciebie, za mnie, po to, żebyśmy mogli wieść nowe życie w uświęceniu, czyli w oddzieleniu od zła. W oddzieleniu od zła. W, w miłości do Boga. Bo najważniejsze są dwa przykazania: ogólne, kochaj Boga z całych swoich sił i bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nienawidzisz swoich bliskich sąsiada, współwierzącego lub nie kochasz Boga, nie chcesz go poznać, nie chcesz mu być posłuszny, no to niestety wpadniesz wielki ucisk i to też y, nie jest tak, że y, Bóg pozostawi takich ludzi samych y, w tym czasie wielu się nawróci wielu wypierze swoje szaty w boleści, ale będzie jeszcze szansa, natomiast ci, którzy chcą już teraz y, przyjść do Boga y, zrobią bardzo dobry krok i lepiej, lepiej teraz niż, niż później, ponieważ to co przyjdzie na świat będzie zaskoczeniem, y, będzie jedną wielką traumą, i nie wszyscy sobie z tym poradzą. Y, a więc, im szczęście, tym lepiej. Nie namawiam do złego, ale do dobrego. Nie namawiam do przyjścia do mnie, tylko do Słowa Bożego. Możecie w ogóle mojego kanału nie oglądać, ale polecam szczerze y, oddanie się Słowu Bożemu, y, życie w bojaźni Bożej. No i na tym kończę. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego w imię Jezusa. Trzymajcie się z Bogiem.